teraz jak w Gwiezdnych Wojnach, tak wąziutko jest. Kapitalnie. Bardzo ładnie idzie łatka. Trzeba śmiało nią lecieć i się nie zastanawiać, czy człowiek przeleci, czy nie. Tak. No mam wrażenie, że dzisiaj ten vlog powinien wyglądać lepiej. Zrobiła się tak piękna zima, a ja wprowadziłem tutaj delikatne innowacje. Wziąłem sobie jednak mały plecak, ten z GoPro. Wpiąłem mikrofon bezpośrednio tutaj do tej taśmy górnej, piersiowej i założyłem nakładkę szerokokątną. Ogólnie przygotowałem się dość fajnie, jeżeli chodzi o tego vloga i tą wycieczkę, bo idziemy z Leo na spacer, aczkolwiek lekki śnieg pada i teraz pytanie, czy Pocket zniesie takie opady przy zerze, przy minus jeden delikatne śniegu, bo Awata na pewno zniesie. Mam ją w plecaku tutaj. I będziemy nią dzisiaj latali. Natomiast pytanie, czy przeżyje Pocket tego typu wyprawę. Przy tej nakładce szerokokątnej jest tak, że on próbuje się zamknąć po wyłączeniu, ale czuje opór, gimbal, i wtedy on zajmuje inną pozycję. Można ją zostawić, tylko jest bardziej eksponowana, nie zamyka się do końca. Jest to dosyć ciekawa cecha, ale właśnie przedziwna też, nie? I teraz zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Co się stanie, jeżeli podczas nagrywania ja ekran wrzucę jako pionowy, czyli zmienię jego pozycję. Nagrywa się cały czas i nagrywa się też w poziomie. To jest akurat super, bo można sobie złożyć taki ekran, na przykład latając z dronem. Troszkę niżej, nie? Tak jak teraz. Dobra. Aparatura jest, GoPro są. Właściwie to mam wszystko. Wystartujemy sobie z tego. Widzę, że dźwięk też mam. No to trzeba spróbować. Nie wiem, jak my polatamy. Wygląda na to, że tu jest wszystko. Teraz pytanie. Dobrze jest. Przejdę w tryb manualny. I lecimy. Mamy tutaj Leonka. Stick error, sensor error. Wszystkie same błędy mi pokazuje. Na początek ten dron. Natomiast zasięg ma zarąbisty. Polatamy sobie nad tym całym lasem. Tu, gdzie przyszliśmy, może tędy. Muszę się przyzwyczaić do tego białego otoczenia, ale jest naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze kawałek. I teraz dopiero tu. Fantastycznie. Teraz mam delikatne lagowanie, ale się leci świetnie przez te alejki i przez ten zimowy las. No, wrażenie jest jedyne w swoim rodzaju. Przepiękna jest. Założyłem filterek ND8 i chyba jest ok. Mam nadzieję. Dobra, my sobie tutaj musimy zawrócić, bo przesadziłem z tą odległością. Sensor error pokazuje mi. No kurczę. No ale sensory nie są mi potrzebne. Teraz na ekranie coś siadło. Może pozbędziemy się. Staram się latać w miarę szybko po prostych. Wygląda to rewelacyjnie z tej pozycji. Tu już byliśmy. Świetnie się lata Awatą w zimowej scenerii. Ona jest dosyć odporna też na wilgotność. Wielokrotnie wodowała wśród moich kolegów, ale tutaj w tym manualu lata rewelacyjnie. Mam jeszcze 80% akumulatora. I lata się naprawdę super. Możemy sobie polecieć jeszcze kawałeczek tu. Tam jest Leonek. I zaraz sobie wrócimy. Wracamy. Oj. Chyba zboczyłem z głównego szlaku.
Może się przebiję i wrócę. Tak, to wygląda tutaj magicznie. Wow. Kapitalnie się lata. Spróbujmy polecieć tu w środku lasu. Pomiędzy drzewami. One są dosyć równo nasadzone. Teraz jak w Gwiezdnych Wojnach, tak wąziutko jest. Kapitalnie. Bardzo ładnie idzie awatka. Trzeba śmiało nią lecieć i się nie zastanawiać, czy człowiek przeleci, czy nie. Tylko lecieć odważnie. Troszeczkę w prawo odbiję za chwilę. Delikatna korekta będzie. Wow. Przywaliłem w drzewo, ale już powinno być lepiej. Tak, wracam do nas. No i super lot. Genialny wręcz. Wystarczy. Przełączymy się za chwilę w tryb stabilizacyjny. Dobra, przełączmy się w tryb stabilizacyjny i możemy sobie polecieć dalej. Poszło elegancko. Piękny lot. Obawiałem się właściwie o Pocketa, czy on sobie poradzi z tymi opadami śniegu, ale wygląda na to, że sobie poradził i to całkiem dobrze. Ten sprzęt DJI jest na tyle dobry, a poza tym mam na niego care, że można śmiało tutaj sobie poczynać, nawet w takich warunkach. Teraz odepniemy sobie mikrofon. Muszę dbać, żeby on był zwrócony w moją stronę, bo ostatnio mi się na zewnątrz całkiem ten mikrofon przełożył, a teraz jest lepiej. Odrobina śniegu nikomu nie zaszkodzi. Lecimy dalej. Mam jeszcze ochotę na jedną sesję, taką, żeby zrobić ją nad wodą. To już będzie niezły hardcore, ale trzeba się przejść. Kilkaset metrów musimy przejść i powinna być gitara. Jeszcze muszę znaleźć Leona, bo miał być moim spotterem, a gdzieś sobie poleciał i nie wiem zupełnie, gdzie Leonek się ma. Ale już go słyszę. Jesteś? No gdzie ty byłeś? Grzeczny bądź. Dobry piesek. Teraz jest całkiem nieźle. A Pocket ma przejściówkę na GoPro i dalej jest wpięty do El Grande. Wygląda kosmicznie. Zobaczmy dalej. El Grande ma taki wysięg mniej więcej. No i teraz to wygląda naprawdę super. Tak możemy robić vlogi. Jest Active Track. Jest dobry mikrofon, jest wysięgnik, czyli mamy szeroki kąt, a to mi się podoba. Jedyne co, przy Active Track jest duża przestrzeń pomiędzy moją głową, a tym, co jest na górze kadru. Trzeba być bliżej. Kosmos. Gimbal jest ekstra, dlatego że on umożliwia nam troszeczkę inne kadrowanie i trochę inny zakres ruchów. W zależności do tego, co jest nam potrzebne, nie? Zobaczmy pod różnym kątem. Tak byłoby też ciekawie bardzo. To musi być troszeczkę niżej. Tak całkiem nisko. Daję radę. Ten zakres jest dobry. Musimy przejść kawałek po drodze publicznej. Przełączymy się w tryb manualny. Lecimy. Trochę śnieg pada, spróbuję bokiem polecieć. A ten śnieg mi pada cały czas. Tu jest ekstra. I on mi pada z każdej strony. Co to znaczy? Chciałbym, żeby mi padał z tyłu. Tak jak teraz. Polecimy nad tym drzewem. Chyba mam zapis tylko w goglach. Nie zresetowałem pamięci wewnętrznej. Nie szkodzi. Tu chodzi o przygodę, nie chodzi o jakość ujęć, bo i tak nie jest to jakaś super petarda. Fajnie to wygląda. Przelećmy nad nim, bo nie mam tutaj pewności, jak tutaj jest. Ekstra.
Naprawdę świetnie. I będziemy teraz sobie spokojnie zawracać. Kamera jest cała uwalona już w śniegu. Ale się lata świetnie. Dobra, no teraz wystarczy. Może polatamy jeszcze troszkę za chwilę. Bardzo fajna przygoda. Mega, muszę się przełączyć w tryb stabilizowany. Poszło elegancko. Wystarczy. No kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie się lata Awatą. Ona jest do takich właśnie zadań specjalnych świetna, dlatego że ma te tryby stabilizacyjne, ma bardzo dobry też zasięg. A oczywiście jest głośna i ciężka, nie lata się super, ale mimo wszystko warto spróbować, bo takie eksperymenty dają to, że później masz pewność w lataniu. Stanowi formę pilota. Tak to działa. Tu jestem, nie? To jest połączenie z Kikiem El Grande. Jeszcze te napisy mnie troszeczkę, te informacje na ekranie mnie trochę spowalniają. Ale ogólnie jest szybki w obsłudze. To jest też świetne, że nie trzeba wcale zwlekać. Jeżeli chcemy coś nagrać, myślałem, że będzie dłużej. A tu praktycznie odpalam go, mam ustawiony na siebie obiektyw w każdej sytuacji po odpaleniu. Mikrofon już mam, bo on ma dość fajny akumulator. I wciskam rek i gra. Nawet jest szybciej niż bym się spodziewał. Teraz nam się rozpadało. Pada śnieg mocno, ale jest prawdziwa zima. Rewelacja. Chodź Leoś bliżej. Chodź, musimy się troszeczkę tutaj przesunąć, bo jedzie pan, widać, że się obawia tej jazdy. Widocznie jest dosyć mocno droga śliska. Chociaż my będziemy zaraz też jechać tutaj po tej drodze. Nie jest wcale tak ślisko, jak się może wydawać. Jest gitara.